Derby Dolnego Śląska dla koszykarek z Polkowic. Lęza Wrocław przegrała we własnej hali z CCC 76-81. Polkowiczanki zrewanżowały się Ślęzie za porażkę w pierwszej rundzie na własnym parkiecie. Mecz rozegrano awansem w ramach 25. kolejki Basket Ligi Kobiet. Początek był nerwowy, obie ekipy starały się przede wszystkim szczelnie bronić. Skutek był taki, że od stanu 6-5 przez 4 minuty żadna z ekip nie była w stanie zdobyć punktu. Jednak to CCC szybciej poradziło sobie z kryzysem w ataku. W drugiej kwarcie wyszły już na prowadzenie 30-16 i te przewagę skutecznie powiększały. Do przerwy było 44-28 dla CTC. Ślęza jednak potrafiła podnieść się i być w grze do samego końca. Szkoda tylko, że tak późno. Wygrały kolejne dwie kwarty 18-16 i 30-21. Ślęza goniła wynik, jednak zabrakło 5 punktów. Zespół pokazał charakter i ambicje, dlatego trener Ślęzy Arkadiusz Rusin miał chociaż małe powody do zadowolenia. CTC za to w samej końcówce, gdy rozpędzały się gospodynie, wykazały się dużym doświadczeniem i skutecznie obroniły swoją przewagę. Dla Ślęzy to koniec sezonu zasadniczego we własnej hali. Przed zawodniczkami z Wrocławia jeszcze spotkania wyjazdowe. W najbliższą niedzielę zagrają w Bydgoszczy z Artego, a 30 marca zmierzą się też na terenie rywalek z Energą Toruń. Teraz walka toczy się o zajęcie możliwie najwyższego miejsca przed fazą playoff. We Wrocławiu zorganizowano ogólnopolski turniej grup rekreacyjnych w gimnastyce artystycznej i zainteresowanie było ogromne. Kto mógł wystartować w takich zawodach? Opowiada o tym Mirosław Sakowicz, prezes Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Wrocław. To są zawodniczki, które nie są licencjonowane, które trenują w normalnych klubach sportowych, ale nie trenują, tak jak to jest w przypadku gimnastyki artystycznej, 7 razy w tygodniu po 3-4 godziny, ale na przykład 3 razy w tygodniu po 2 godziny, 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Nie są to mistrzostwa Polski, ale poziom w zawodach w grupach rekreacyjnych też jest bardzo wysoki. Jest bardzo, bardzo dużo dzieci, które chcą uprawiać tą dyscyplinę. Może nie mają do końca takich umiejętności, ale ważniejsza jest właśnie ta chęć i zaryzykowaliśmy w pewien sposób i no efekt jest oszałamiający. Zainteresowanie było tak duże, że trzeba było ograniczyć liczbę zawodniczek. Zgłosiło się ponad 16 klubów, jest 180 zawodniczek, jak na zawody gimnastyki artystycznej to jest naprawdę bardzo dużo. A tak myślę, że tych zawodniczek byłoby jeszcze zdecydowanie więcej, ale w tym momencie takie zawody musiały potrwać, nie wiem, 3 dni, 4. Zawodniczki zostały podzielone na grupy wiekowe i w tych grupach także na kategorie. W kategorii 2013 zwyciężyła Elena Samborska, w 2012 Joanna Kamińska i Lena Blaszczyk. Rocznik 2011, tutaj najlepsze były Natalia Stasieluk i Wiktoria Kownacka. Kategoria 2010, tutaj najlepiej zaprezentowały się Nadia Wierzbinka, Zofia Jakoniuk, Pola Domańska i Maria Werblińska. 2009 i tu wygrały Agata Stasieluk i Emilia Moczulska. Rocznik 2008, tutaj zwyciężyły Michalina Kunicka i Hanna Hryniewicka. W kategorii 2007 Wiktoria Szerszeń i Wiktoria Niedział, a wśród najstarszych zawodniczek 2006 wygrały Łucja Kolanko i Malina Bieńczak. Wszystkim zawodniczkom gratulujemy.